Jak Kamil Grosicki został oszukany w Szwajcarii? W 2008 roku Legia wypożyczyła Grosickiego do FC Sion. Niestety Polak spisywał się poniżej oczekiwań. Zawodził przede wszystkim swoim pozaboiskowym zachowaniem. Kamil, mieszkając na terenie klubu, potrafił spóźniać się na treningi. Nie posiadając prawa jazdy, dwa razy spowodował stłuczkę samochodową. Ponadto zrezygnował z lekcji języka francuskiego, które opłacał mu klub. Działaczy klubu doprowadziło to do wściekłości. W związku z tym postanowili wykorzystać ten fakt i po prostu oszukać Grosickiego. Szwajcarzy wykorzystali naiwność Grosika i podsunęli Kamilowi do podpisania papier, który w rzeczywistości był rozwiązaniem umowy i zrzeczeniem się reszty zarobków. Załóż własny klub, zaproś znajomych i innych graczy i stwórzcie swoją potęgę w Football Team. footballteam.com